Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale No Top Stryk. Dostaję od Was dużo pytań o to, jakiego sprzętu używam do nagrywania tych materiałów, a trochę się u mnie zmieniło przez ostatni rok, więc przygotowałem dla Was taki krótki materiał, w którym przedstawię aparat i inne akcesoria, które towarzyszą mi na co dzień podczas robienia tych filmów na YouTube'a. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od kamery, bo to jest rzecz, powiedzmy, kluczowa. Wcześniej nagrywałem dla Was filmy Olympusem EM1 Mark II. W tej chwili nagrywam dla Was materiały Olympusem, a w zasadzie OM System OM1. Ja nie będę tutaj jakoś bardzo szczegółowo omawiał tego aparatu, bo przygotowałem dla Was jego recenzję. Tutaj na górze wyświetliła się karta, więc zapraszam do sprawdzenia tego filmu. I też jeszcze przygotuję dla Was osobny film typowo o filmowaniu w OM1, więc tutaj nie będę jakoś bardzo mocno w to wchodził, ale powiem Wam, dlaczego ja wybrałem ten model i co mi się bardziej podoba w stosunku do EM1 Mark II, którego używałem wcześniej. Przede wszystkim mam tutaj 60 klatek w 4K, wcześniej miałem tylko maksymalnie 30 klatek w 4K, więc musiałem przebitki kręcić Full HD, a takie gadanie do kamery jak teraz w 4K i mieszać jakby ze sobą te dwie rozdzielczości. Nie wyglądało to jakoś źle, ale fajnie jak wszystko jest kręcone w tym 4K, po prostu te ujęcia wszystkie są ze sobą spójne i wyglądają identycznie, więc tutaj mam taką możliwość, wszystko teraz nagrywam w 4K, więc to jest pierwsza dla mnie kluczowa kwestia. Druga kwestia, mam tutaj jeszcze lepiej działającą stabilizację obrazu, wcześniej też była ona dobra, ale tutaj działa jeszcze sprawniej, jeszcze łatwiej kręci mi się ujęcia z ręki. Wszystkie przebitki, które widzicie na tych materiałach, są kręcone z ręki. Ja nie używam żadnego gimbala, żadnego stabilizatora. Wszystko robię w taki sposób, więc dla mnie ta stabilizacja w aparacie jest kluczowa i tutaj działa ona faktycznie jeszcze lepiej niż wcześniej. Następna rzecz to jeszcze lepiej działający ciągły autofokus. Również jakoś bardzo mocno wcześniej na to nie narzekałem, ale tutaj działa on jeszcze szybciej, jeszcze lepsze jest wykrywanie twarzy, wykrywanie oka. Teraz wszystkie przebitki, nawet jakichś drobniejszych detali mogę kręcić ciągłym autofokusem. Wtedy czasami musiałem się przełączyć na manual focus, bo gdzieś ta ostrość mi tam odjeżdżała i nieustawiana była tam, gdzie bym sobie tego życzył. Tutaj działa to jeszcze sprawniej, więc to jest kolejna zaleta. Więc to są dla mnie takie trzy kluczowe kwestie. Autofokus, jeszcze lepiej działająca stabilizacja i filmowanie 4K w 60 klatkach, a pozostałe cechy, które przydają się podczas filmowania, również tutaj są, czyli mam wejście na mikrofon, na słuchawki, mam odchylany ekran, mam bardzo dobrą ergonomię z wszystkimi przyciskami, pokrętłami wygodnie leżącymi pod ręką. Aparat jest świetnie uszczelniony, więc nie muszę się przejmować, kiedy nagrywam dla Was jakieś ujęcia gdzieś w górach, w trudnych warunkach. To działa tutaj super. Mam do dyspozycji płaskie profile obrazu LOG 400, a do tego mam tryb flat w Olympusie, który ja bardzo lubię. On jest taki delikatnie bardziej blady, ale nie jest tak płaski jak typowy LOG i bardzo łatwo się go i szybko koloruje w Adobe Premiere, więc ja z tego flata bardzo często korzystam. Więc to są takie dla mnie kluczowe cechy, które są w tym aparacie, które sprawiają, że on do filmowania się świetnie nadaje. Oczywiście są aparaty na rynku, które mają wyższe bitrate, jeszcze jakieś większe klatkaże, jakieś bardzo zaawansowane funkcje typowe dla filmowców, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przy takich prostych filmach na YouTube'a faktycznie te rzeczy potrzebujecie. Jeśli nie, jeśli tak jak ja robicie takie zwykłe, powiedzmy, vlogi, filmy, to jak najbardziej Olympusa Wam polecam i ten aparat potrafi dać bardzo dobrą jakość obrazu i świetnie sprawdzać się podczas nagrywania filmów, pomimo że Olympus czy OM System nie są tak super kojarzone z aparatami do filmowania, to ja uważam, że do takiego vlogowania, kręcenia gdzieś w terenie podczas podróży, to są jedne z najlepszych aparatów na rynku. Kolejna kwestia to obiektyw. Ja mam obiektyw 12-42-8 Pro, ale to jest wersja druga, to jest wersja, która miała premierę razem z OM1. Czym ona się różni od wcześniejszej wersji? Różni się w zasadzie dwoma rzeczami. Po pierwsze, mamy wyższy standard uszczelnień, jest to teraz taki sam standard jak w OM1, czyli cały zestaw jest jeszcze bardziej szczelny, jeszcze bardziej odporny na jakieś trudne warunki. No i mamy nowe, lepsze powłoki antyrefleksyjne na przedniej soczewce. Różnic nie ma bardzo dużo, no ale już wcześniej z 12-40 byłem zadowolony, więc ta nowa wersja również mi pasuje. Stałe światło 2.8 sprawdza się podczas filmowania, kiedy szybko zmieniam kadry, kiedy nagle kręcę jakieś przebitki, potem siebie, nie muszę się martwić o zmianę przysłony, bo mam cały czas tą samą jasność. Do tego bardzo przydaje mi się to sprzęgło, tutaj autofokus, manual focus, w szybki sposób mogę się przełączyć, kiedy potrzebuję coś manualnie doostrzyć, nie muszę szukać gdzieś tego w menu, więc to jest kolejna super rzecz w tym obiektywie. Do tego jest on rewelacyjny pod względem jakości obrazu. Obraz jest świetny, ostry, kolory są naturalne, nie łapię jakichś odblasków czy blików, kiedy pracuję pod światło. Pod względem jakości tutaj nie można mu nic zarzucić, do tego autofokus w nim jest szybki, cichy, dobrze działa podczas filmowania. Zestaw ogniskowych też jest idealny do takiego szybkiego vlogowania, bo mamy 12-40, czyli na pełną klatkę to jest 24-80. 24 mm świetnie sprawdzą się właśnie podczas nagrywania siebie z ręki czy mówienia do kamery, a 80 mm oczywiście w przyczuj na pełną klatkę sprawdza mi się dobrze podczas nagrywania jakichś przebitek, jakichś detali. Przy tych 80 mm mam już na 2.8 całkiem ładnie rozmyte tło, nawet z matrycy 4.3, więc to jest dla mnie taki uniwersalny obiektyw, który sprawdza mi się
w większości zastosowań i mogę zabrać w zasadzie tylko taki zestaw ze sobą i nim nagrywać wszystko, co potrzebuję do takich filmów na ten kanał na YouTubie. Często jeszcze używam podczas podróży obiektywu 12-100, tam korzystam jeszcze z większej uniwersalności, jeśli chodzi o zakres ogniskowych, tam też mam stałe światło, tylko obiektyw jest trochę ciemniejszy, bo tam jest światło 4, ale mam tam jeszcze dodatkową stabilizację optyczną w obiektywie i działa to wtedy jeszcze bardziej sprawnie, więc ten obiektyw też Wam mogę polecić do filmowania, jeśli zastanawiacie się nad Olympusem. 12-40, 2.8 albo 12-100 są dwa takie woły robocze, uniwersalne, zoomy świetne do nagrywania filmów. Jeśli chodzi o aparat i obiektyw, to tyle. Przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do pamięci, no bo na coś trzeba te materiały nagrywać. Ja od dłuższego czasu używam produktów od marki Angelbeard. Nie jest to jeszcze zbyt popularna marka na polskim rynku, ale warto zwrócić na nią uwagę, bo są to po prostu karty i dyski najwyższej jakości. Jeśli chodzi o prędkość, jeśli chodzi o wytrzymałość tych kart, tutaj naprawdę jest to najwyższa półka i mnie w żaden sposób ani karty, ani dyski tej firmy do tej pory nie zawiodły. A zdarzało mi się, że na przykład karty SD, mimo że drogie i niby dobrej jakości innych firm, się rozwalały dosłownie w rękach, a te są wytrzymałe. Jeśli chodzi o kartę pamięci, ja używam modelu 128 GB od Angelbearda. Jest to bardzo szybka karta, jej odczyt to jest 280 megabitów na sekundę, a zapis to jest około 140. Są to wystarczające prędkości, żeby spokojnie nagrywać materiały w 4K w 10 bitach, żeby robić jakieś bardzo szybkie zdjęcia seryjne. Tutaj wszystko działa płynnie. No jeśli chodzi o prędkość, no to w tej karcie ja totalnie nie mam do czego się przyczepić. Do tego jest ona odporna na wodę, na kurz, na upadki, na jakieś niskie temperatury. Używałem jej w bardzo trudnych warunkach i nigdy mnie nie zawiodła. Oczywiście jeśli nie potrzebujecie aż tak dużej pojemności, to Angelbeard ma też w ofercie mniejsze karty, ale ja czasem jeszcze gdzieś na dłużej i czasem nie mam możliwości zrzucać tego materiału na bieżąco, więc wybrałem po prostu taki duży, pojemny model. Więc karty SD od Angelbearda jak najbardziej Wam polecam, a drugi rodzaj pamięci to jest dysk SSD, również od Angelbeard, dedykowany do rekorderów od Atomosa. To jest specjalnie projektowany dysk pod te rekordery, nawet jego budowa jest idealnie dopasowana do tych rekorderów, więc nic nie odstaje. Jest bardzo taka smukła, lekka, ale też wykonana z aluminium. Jest to bardzo wytrzymały dysk, więc tutaj też nie trzeba się martwić, że on nam gdzieś upadnie i się momentalnie rozleci. Jak się go bierze do ręki, to naprawdę czuć, że ta jakość wykonania jest na wysokim poziomie. Dysk ma 500 GB, oczywiście są większe, ale mi ta pojemność nie była tak duża potrzebna, bo ja w zasadzie rejestratora używam głównie do robienia jakichś przebitek na menu w aparacie, czy żeby pokazać Wam, jak działa autofokus, więc wybrałem taką mniejszą pojemność, ale oczywiście na rynku są też większe dyski tego typu. Odczyt tego dysku to jest 560 MB na sekundę, a zapis 520, więc prędkości są naprawdę piorunujące i tutaj również jeśli będziecie kręcić w jakichś dużych klatkarzach, dużych rozdzielczościach, to też nie będzie najmniejszego problemu. Na ten dysk można nagrywać spokojnie materiał w RAW-ie, na przykład z Olympusa M1 przez rekorder. Największa różnica, jaką mogliście ostatnio zaobserwować na moich filmach, to to, że pojawiły się tam zrzuty ekranu bądź wizjera aparatu, które wyglądają dużo lepiej niż wcześniej, a to dlatego, że właśnie korzystam z rekordera od Atomosa. On umożliwia właśnie robienie zrzutu bezpośrednio z aparatu, więc widać po prostu całe menu na ekranie, a wcześniej robiłem to w taki sposób, że nagrywałem po prostu ekran aparatu, tam wszystko się odbijało i wyglądało to po prostu brzydko. Oczywiście nie jest to główna funkcja tego urządzenia, bo tutaj mamy szereg innych ważnych rzeczy, chociażby mamy duży ekran poglądowy, który ma 1000 nitów, ponad 5 cali, więc bardzo wygodnie się na tym ekranie pracuje. Mamy szereg dodatkowych wykresów, takich profesjonalnych do filmowania, typu False Colors, bądź Waveform, czy specjalne wykresy do monitorowania dźwięku, więc dużo łatwiej się nagrywa z takim monitorem. Dodatkowo nagrywamy wszystko na dysk SSD, który jest tutaj, który ma większą pojemność, jest szybszy niż taka karta w naszym aparacie. No i oczywiście mamy też możliwość filmowania często w wyższych latkarzach, większych bitrate'ach bądź w większej ilości bitów niż bez takiego rekordera. Na przykład w Olympusie mamy możliwość filmowania w formacie RAW na rekorder, a na kartę pamięci nie ma takiej możliwości. I też często tak jest w innych aparatach, że dopiero po podłączeniu rekordera zewnętrznego mamy jakieś dodatkowe możliwości filmowania. Ja korzystam z tego głównie w taki prosty sposób, że właśnie robię te zrzuty ekranu czy wizjera, ale daje mi on też większe możliwości przy jakichś bardziej profesjonalnych zadaniach. Dodatkowo mamy wyjście na mikrofon, mamy wyjście na słuchawki bezpośrednio z rekordera, mamy dwa wejścia statywowe od dołu i od góry i jedno wejście oraz jedno wyjście HDMI, którym łączymy się z naszym aparatem. Na dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę, kiedy chcecie sobie kupić taki rekorder. Po pierwsze, w zestawie nie ma baterii. Mamy tutaj baterię typu NPF i musimy sobie kupić taką baterię osobno i osobno musimy kupić też ładowarkę takiej baterii, bo nie ma możliwości ładowania jej przez urządzenie. Tutaj na obudowie tego urządzenia nie ma żadnego złącza USB-C czy innego USB, które umożliwiałoby przerzucanie materiału bądź ładowanie baterii. Nie. Tutaj musimy mieć osobną ładowarkę i też kiedy chcemy przerzucić materiał na nasz komputer, trzeba wyjąć dysk SSD i specjalną przejściówką podłączyć go do naszego
komputera. Nie mam możliwości robienia tego jakimś kablem przez urządzenie. To są dwie rzeczy, na które zwracam uwagę, bo wielu z Was na początku może tego nie wiedzieć, więc pod tym względem trochę mogłoby to urządzenie zostać usprawnione, żeby było takie, powiedzmy, prostsze i przyjemniejsze w użytkowaniu, żeby pojawiło się tu jakieś właśnie złącze do ładowania czy do przerzucania materiału. No ale jest jak jest. Nadal uważam, że jest to świetna rzecz, która bardzo zwiększa po prostu możliwości naszego aparatu, jeśli chodzi o filmowanie. Więc rekorder to jest zupełnie nowe urządzenie, które się u mnie pojawiło i nadal będę z niego regularnie korzystał. Kiedy mamy taki rekorder, trzeba go jakoś zamontować do naszego aparatu albo do jakiejś klatki, którą mamy na aparacie. Ja szukałem przez dłuższy czas jakiegoś wygodnego i szybkiego, dobrego rozwiązania do mocowania takiego monitora, bo miałem wcześniej jakąś taką zwykłą, prostą przejściówkę z gwintu statywowego na stopkę na lampę. Ona się cały czas rozkręcała i co chwilę mi ten monitor chciał odpaść od aparatu. A teraz znalazłem szybkie, a z drugiej strony bardzo solidne rozwiązanie. Jest to uchwyt od Ulanzi, nazywa się Falcam i to, co jest z nim świetne, że mamy mocowanie na stopkę w naszym aparacie, ale jednocześnie mamy tutaj szybko złączkę z blokadą, dzięki czemu mogę bardzo szybko odpiąć ten dysk, kiedy go nie potrzebuję, a przejściówka zostaje na moim aparacie, a kiedy go potrzebuję, to tak samo w drugą stronę szybko mogę go wpiąć, więc jest to super rozwiązanie, kiedy szybko się pakujemy, gdzieś przemieszczamy z naszym sprzętem, a ja w taki sposób właśnie działam. Ta przejściówka to jest przejściówka w standardzie F22, tak się nazywa. Wygląda to jak taka bardzo mała, szybko złączka do statywu, jest metalowa, bardzo solidna, mocowana tutaj na zwykły gwint statyw. Do tego ma właśnie taką blokadę, żeby przez przypadek się nam nie wysunęła od tego uchwytu. A sam uchwyt ma możliwość jeszcze pracowania 360 stopni naokoło. Można to wyregulować za pomocą imbusa albo całkowicie zablokować oraz ma możliwość pochylania całego monitora za pomocą takiego małego pokrętła z lewej strony, więc możemy regulować kąt położenia tego monitora. No i oczywiście ma tutaj blokadę do sanek na naszym aparacie. Sam uchwyt jest wykonany z metalu, bardzo solidnie, nic tutaj się nie luzuje. Wszystko działa po prostu tak jak należy i no jest to najfajniejszy uchwyt, jaki udało mi się znaleźć, więc jak najbardziej go Wam polecam, nie tylko do monitorów, ale też do jakichś mikrofonów czy innych akcesorii do Waszego aparatu. Jeśli chodzi o takie nowe rzeczy, których używam podczas nagrywania filmów, to jest wszystko. Nowy aparat, nowy obiektyw, nowy w sumie stary obiektyw, bo jest to druga wersja, ale bardzo podobny obiektyw jak wcześniej. Przede wszystkim nowy rekorder oraz nowe pamięci. Oczywiście dalej używam statywu od Peak Designa, używam f-stopa, mikrofonów od Rode czy mikroportów od Saramonica. To są rzeczy, które towarzyszą mi na co dzień, ale te rzeczy już Wam nieraz pokazywałem i też recenzowałem na tym kanale, więc w opisie tego materiału zostawiam linki do jakichś dłuższych filmów o tych produktach, jeśli Was to interesuje. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że ten materiał był krótki i trochę wyjaśnił Wam, jakich rzeczy używam podczas nagrywania tych filmów. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, sprawdźcie inne nasze filmy, widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!